Witam Was serdecznie. Tym razem spotykamy się tak nietypowo, bo na Skype'ie z Katarzyną Bąk. Witam Ciebie, Kasiu. Cześć Paweł, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. Mi również jest bardzo miło. I podczas tego krótkiego materiału wideo, to co bym chciał, to będę chciał zapytać Kasię, jakie dokładnie metody marketingowe wykorzystywała, w jaki sposób zbudowała bardzo dużą społeczność wokół swojego biznesu. W jaki sposób ty, drogi widzu, możesz ją zmodelować? Oraz no, na trzech polach, tak? Jak zbudować społeczność, w jaki sposób budować relacje z klientami oraz w jaki sposób sprzedawać, jeżeli tak spojrzymy sobie od środka już krok po kroku, także myślę, że to będzie dla ciebie bardzo wartościowa rozmowa. Kasiu, natomiast zanim przejdę do tych pytań kluczowych, chciałbym zadać ci pytanie, czym się zajmujesz, od ilu lat, komu i w czym pomagasz? Tak, oczywiście. Już odpowiadam na Twoje pytania. Nazywam się Katarzyna Bąk. Jestem multiagentem ubezpieczeniowym. Już od 9 lat pomagam moim klientom znaleźć najlepszą ofertę ubezpieczeniową w gąszczu różnych ofert przeróżnych firm ubezpieczeniowych. No i robię to skutecznie, bo naprawdę mamy kilka tysięcy stałych klientów, jak nie kilkadziesiąt czasami. Zapytań wszelakich. Nasze filmy, wideo na internecie, na YouTubie obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób. Także to samo mówi za siebie. Powiedz mi taką rzecz, czyli można powiedzieć, że jesteś usługodawcą, pośrednikiem, brokerem? Ja jestem przedstawicielem firm ubezpieczeniowych, ale aktualnie ten biznes ubezpieczeniowy praktycznie uważam, że funkcjonuje w ten sposób, że każdy agent na bardzo konkurencyjnym rynku stara się wynajdywać dla klientów korzystne oferty, żeby przyciągnąć klienta do swojego biznesu i sprawić, żeby klient przybył i już został z nami, tak? Nie jestem brokerem, bo broker to jest ktoś, kto jest przedstawicielem klienta, a ja jestem przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Okej, okay. I powiedz mi teraz taką rzecz, gdybyśmy mieli cofnąć się w czasie i zadałbym Ci pytanie właściwie, jak u Ciebie początek wyglądał tego marketingu, jak to wszystko wyglądało, co spowodowało, że zdecydowałaś się właśnie przyjść na przykład na szkolenie u mnie, bo wiem, że chyba byłaś na kilku szkoleniach, jeżeli dobrze pamiętam, także jakbyś tak od początku powiedział, jak to wyglądało. Ja jestem z małego miasta. To co prawda jest Ostrowiec Świętokrzyski, drugie miasto w województwie świętokrzyskim co do wielkości, ale to jest miasto poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo większość ludzi tutaj nastawiało się, myślę, na bycie pracownikiem. I w chwili, kiedy były tutaj restrukturyzacje no, związane z hutą, część ludzi wyjechała. I jest bardzo widoczny odpływ młodych osób z tego miasta. Ja założyłam swoją agencję ubezpieczeniową po śmierci mojego taty, który też był agentem ubezpieczeniowym, także miałam pewną bazę. Ale wiadomo, z roku na rok rosła konkurencja, wchodziły nowe firmy i widziałam, że po pierwsze nie mam tutaj lokalnie aż takiego rynku, żeby dobrze rozwijać się. Po drugie, chciałam właśnie sprzedawać ofertę swoją na całą Polskę, nie ograniczać się tylko do mojego miasta, które powiedzmy szczerze się kurczy z roku na rok, tak? No i postanowiłam przedstawić moją ofertę na całą Polskę, a nie tylko na Ostrowiec, czyli z firmy lokalnej przekształcić się w pewien sposób firmę globalną. Wiadomo, jestem wciąż firmą lokalną, ale mamy wielu klientów z całej Polski, także to działa. No i potrzebowałam konkretnych umiejętności, żeby to zrobić, tak? Jak zrobić po kolei, to jest po kolei od samego początku. Jak zrobić stronę internetową, co zrobić, żeby klient wracał, jak ją wypozycjonować. To takie podstawy podstaw totalne. No i gdzieś tam w poszukiwaniu jakichś rozwiązań w internecie natrafiłam na ciebie. I rzeczywiście skorzystałam z wielu porad, które udostępniałeś za darmo oraz wzięłam udział w szkoleniu Expert Intensive, gdzie były super konkretne wiadomości, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego. A gdybyś mogła powiedzieć właśnie w jaki sposób, jakbyśmy mieli podzielić sobie na te trzy etapy, tak? Czyli budowa społeczności, osób, które są zainteresowane na przykład. Później drugi etap, czyli budowa relacji z tymi osobami, a na końcu już podpisanie umów.
To gdybyś tak w skrócie mogła powiedzieć mniej więcej, co wykonujesz, tak żeby część osób mogła po prostu wiedzieć, o czym mają myśleć na przykład. No więc tutaj trzeba podzielić moich klientów na takich, którzy rzeczywiście mieszkają w Ostrowcu i są w stanie przyjść do moich biur, żeby zawrzeć umowę. No a druga grupa to są osoby, które są z Polski i albo chcą sobie same zawrzeć polisę i nigdy nie chcą załatwiać tego z żadnym agentem, bo same wiedzą dobrze, co chcą kupić, tak? No i w tej grupie klientów internetowych jest też grupa klientów, którzy czegoś nie wiedzą i dopytują się mailowo, tak? Więc teraz tak, jeżeli chodzi o klientów z Ostrowca, czyli tutaj mieszkających lokalnie na terenie mojego miasta, to przede wszystkim doskonale działa reklama na Facebooku. Naprawdę super. Na przykład dzisiaj nawet był klient, który mówi, że ciągle mu się wyświetlam na Facebooku i dzisiaj przyszedł bez problemu, kupił polisę. Jeszcze dodatkowo zadziałała rekomendacja od jakiejś naszej klientki, która jest jego znajoma. I po prostu w ogóle nie pytał się o żadne szczegóły. Przedstawiłam mu ofertę, OC z autokaskiem, on to kupił już. I to, czyli działają rekomendacje, no plus atakowanie jednak klientów swoim jakimś wizerunkiem, pomocą, bo udostępniamy filmiki z poradami na temat ubezpieczeń. I tam wiadomo o promocjach też różnych, żeby klienci wiedzieli, że mogą u nas skorzystać. I mamy bardzo dużą grupę klientów młodych, którzy właśnie na tym Facebooku no, funkcjonują i są. Czyli tak. Kasiu, pamiętam, że jak byliśmy na spotkaniu właśnie w Warszawie, ty wspominałaś, że wykorzystałaś tą metodę, gdzie na YouTubie nagrałaś wiele materiałów wideo z poradami odnośnie ubezpieczeń, tak? Tu chodzi o tę metodę dokładnie? Czyli warto się na pewno zastanowić nad wprowadzeniem materiałów wideo z jakimiś poradami przykładowo. Tak, oczywiście. I to trzeba zrobić tak kompleksowo, czyli znaleźć w internecie, czego ludzie szukają, albo zastanowić się po prostu nad kilkoma pytaniami, które klient zadaje zawsze, jak przychodzi do biura. Tak? No, to w każdym biznesie myślę, że jest coś takiego. Nie wiem, u mechanika samochodowego, jaki olej kupić do samochodu, czy u mnie na przykład, co zrobić, jak się sprzedaje samochód, co z polisą, tak? I klienci zawsze o to pytają. Postanowiłam po prostu klientom, którzy są gdzieś w Polsce, odpowiedzieć na to pytanie, żeby mogli zainteresować się moją firmą dzięki temu, że dam im odpowiedź i być może coś u mnie kupić. Wiadomo, że część tych osób, które oglądają wideo na YouTubie, no nic u mnie nie kupuje, tak? Ale część na pewno kupuje, bo mam po prostu wejścia z tego YouTuba na moją stronę. Poza tym klientom z Polski nie sprzedajemy tylko polis w biurze, tak? Oni sami sobie mogą kupić. Mamy linki od firm ubezpieczeniowych do kalkulatorów online, gdzie klienci mogą sami sobie zakupić polisę bez żadnego kontaktu z nami. No i mamy prowizję z tego, że oni kupują te polisy. Pamiętam, jak powiedziałaś, że wtedy to było jakoś święta chyba, czy po świętach zaraz, że nawet mimo tego, że nie pracowałaś akurat tego dnia, nadal polisy się, tak, zamówienia na polisy, czy złożone wnioski się pojawiały. Mama moja się ze mnie śmiała, bo przed chwilą, przez cały czas święta Bożego Narodzenia pamiętam, Wigilię i potem święta. Tylko było słychać, że mi dzwoni telefon, że znowu jest mail. I ma tak na mnie patrzeć, o, znowu sprzedałaś polisę. No bo akurat wtedy był sezon narciarski, klienci kupowali polisy na narty. A powiedz mi taką rzecz, stresowałaś się przy pierwszym nagraniu wideo? No okropnie i poza tym cięcie tego i robienie cokolwiek z tym. Poza tym też no, taka technika, jak to zrobić, jaką mieć kamerę, czy to wystarczy smartfon, na czym tego smartfona zamontować, czy potrzebny jest mikrofon, czy nie, czym to potem począć, zmontować, jak dorobić muzykę. No to wszystko było dla mnie nowością totalną, ponieważ nigdy wcześniej się tym nie zajmowałam. A jeszcze muszę powiedzieć ważną sprawę, że te takie wejście do internetu nie byłoby możliwe, gdyby nie mój cudowny zespół, bo po prostu mogłam się zająć robieniem jakiejś takiej kampanii internetowej i pisaniem ofert w internecie. Pisaniem ofert w internecie mogłam się zająć tylko dzięki temu, że to dziewczyny siedziały w biurze i zajmowały się bieżącymi sprawami, sprzedawaniem polis i tak dalej. Mam teraz 4 cudownych pracowników i serdecznie ich pozdrawiam. Wiesz co ci powiem? Ostatnio mi jeden z klientów powiedział, że mówi, no fajne te wideo nagrywasz, trochę za długie, natomiast muszę ci się przyznać, że
Nie chciało mi się ich oglądać, dlatego też wynająłem studenta, któremu dałem dostęp i on po prostu miał to wszystko wykonać i wygenerował mi ponad 50 tysięcy. Tak powiedział właśnie, że on nawet nie oglądał tych materiałów. A powiedz Kasiu, jak to u Ciebie teraz wygląda właśnie? Bo to było już jakiś czas temu, jak byłaś na tym szkoleniu. Jak na dzień dzisiejszy? Czy tutaj możesz powiedzieć, że wzrost jest jakiś spadek? Czy to się utrzymuje? Jest wzrost, jest ogromny wzrost, ponieważ ja nie tylko odbyłam szkolenie u ciebie, ale dalej pogłębiałam moją wiedzę. Byłam w tamtym roku na szkoleniach z Google AdWords, w jednej z firm współpracujących z Google, i naprawdę dzięki temu ogromną ilość osób też na moją stronę, na moje różne strony, bo nie mam tylko jednej strony przecież, na moje różne strony ściągnęłam, tak. Robiłam też te kampanie takie z wpisami cookies, no i zbierałam e-maile. Poza tym prawie wszyscy ci klienci, którzy kupują polisy u nas, nawet przez internet, my mamy ich dane i możemy jej wpisywać ich maile do bazy i następnie wysyłać im następne mailingi. Także robimy to. I jeżeli na przykład kupują ubezpieczenia, no nie wiem, na mieszkanie czy na dom, to my w następnym roku kontaktujemy się z nimi sami przez maila i proponujemy wznowienie. Także ten biznes cały czas rośnie. To nie są może jakieś miliony, ale to są dziesiątki tysięcy, które przychodzą do nas same i to jest po prostu cudowne. A powiedz mi taką rzecz. Osoba, która skończy oglądać ten materiał wideo, pewnie stwierdzi coś takiego, ok, to w takim razie powinienem w pierwszej kolejności, czy powinnam w pierwszej kolejności zająć się, trzy kropeczki. I co tutaj twoim zdaniem jest takim elementem najważniejszym, takim sekretem, tak to nazwijmy, tajemnicą, którą priorytetowo numer jeden powinien nasz widz wykorzystać albo zastanowić się, jak ją wdrożyć na przykład. Przede wszystkim trzeba budować taką opinię eksperta na swój temat wśród odbiorców, żeby oglądające nas osoby miały świadomość, że ja jestem właśnie osobą, która rozwiąże twój problem. I po to są te filmy, bo ja znam odpowiedzi na twoje problemy, tak? Więc trzeba zastanowić się nad pięcioma pytaniami, które zadają ci klienci ciągle. I nagrać odpowiedzi na te pytania. To Potem. może nie zdradzaj tych pytań. Ja nie zdradzam na temat ubezpieczeń, no tak to się da na każdy sposób nagrać. Wystarczy obejrzeć jakikolwiek kanał YouTube'a, nie wiem, dziewczyn, które się malują, albo innych o diecie, albo fitnessek, które po prostu cały czas pokazują ćwiczenia. To można nagrać jakkolwiek, tak? Ćwiczenia na brzuch, ćwiczenia na uda, ćwiczenia na co tam jeszcze? Na jakieś tricepsy, żeby tutaj barki ładnie wyglądały. Co zrobić, żeby usunąć, nie wiem, celulitis. Różne są sposoby. To jest do każdej branży. No, są takie pytania, które dręczą po prostu osoby, które tego szukają i mamy im dać odpowiedź. Dzięki temu budujemy opinię eksperta o sobie i możemy dzięki temu kolejne jakieś. Wtedy możemy im sprzedać coś, o czym jeszcze nie wiedzą, tak? Widziałam ostatnio taką fajną dietetyczkę, która nagrała webinary i są udostępnione tam pięciominutówki tych webinarów na różne tematy, tam insulinooporność, jakieś tam jak schudnąć. I te webinary w całości trwające na przykład godzinę są dostępne do kupienia w jakimś serwisie sprzedającym szkolenia, no nawet takim jak twój czy jak Piotrka Majewskiego, tak? Więc naprawdę są różne sposoby na dzielenie się wiedzą. Myślę, że tutaj szczególnie ta branża takiej wiedzy, która nie kończy się może fizycznym zakupem, że ja muszę się spotkać z klientem, tylko że zarabiam na wiedzy, którą mogę gdzieś tam w formie elektroniczną opakować, jest tutaj doskonałym materiałem do właśnie sprzedawania tego przez internet. A Kasiu, a testowałaś u siebie właśnie webinary, treningi czy tam szkolenia na żywo inaczej? W swojej branży? Nie testowałam tego tak naprawdę, ale miałam taki zamiar, żeby zebrać osoby chętne. Być może zrobię to w przyszłości, bo mam takie plany, tak? Powiedz mi taką rzecz jeszcze, nasi widzowie, nasz widz dzisiejszy, jakby chciał coś więcej na twój temat się dowiedzieć, to gdzie ma wejść, gdzie ma poszukać? Mój adres strony internetowej to promaxubezpieczenia.pl i to
to wystarczy. Myślę, że jak się wpisze w wyszukiwarkę Promax ubezpieczenia, to to będzie się od dużo razu pojawi. informacji. Stronę internetową mamy, nie wiem, od 2008 roku, to już jest sporo i tam staramy się być na pierwszych miejscach na różne frazy, także. Będzie dobrze. Powiedz mi taką rzecz. Właściwie to jest ostatnie pytanie, też nie do końca pytanie. Właśnie na samo zakończenie, gdybyś, czy najtrudniejsze właściwie. Jest pytanie, które zadaję każdej osobie, z którą rozmawiam. Jest najtrudniejsze teoretycznie dlatego, że to nie jest pytanie. Dlatego, że chciałbym, żebyś powiedziała coś od siebie teraz, 20-30 sekund na samo zakończenie. Nie pytanie, żeby nie sugerować odpowiedzi. Także coś od siebie do naszego widza, prosto mu w oczy. Prosto w oczy, tak? Teraz spojrzę wam głęboko w oczy, jak nie wiem, Kaszpirowski. Adin. Adin, dokładnie. No to na pewno, jeżeli oglądasz ten film, to jesteś osobą zainteresowaną albo już wdrażającą różne sposoby zarabiania w internecie. I myślę, że to jest super sposób. Ja bym chciała przede wszystkim apelować do wszystkich osób, które mieszkają w takich małych miastach jak ja, żeby nie wyjeżdżały z tych miast, żeby naprawdę robiły coś na własną rękę. Mogą to robić z takiego małego miasta jak ja, na cały świat, albo na całą Europę, albo na całą Polskę, na całe województwo, cokolwiek sobie wybierzecie. I mam tutaj przykłady w moim mieście też takich firm, które sprzedają przez internet różne rzeczy, gotowe produkty i świetnie sobie radzą. Także po prostu otwórzcie oczy i nie jedźcie za granicę na zmywak, szukać pracy, byle jakiej, tylko pomyślcie, co możecie dać światu od siebie i po prostu to zróbcie i dajcie i na pewno zbudujecie fajny biznes, który będzie wam dawał stabilizację i podzielicie się swoimi talentami z innymi. No. Mhm. Także to jest to właśnie, co chciałabym powiedzieć. Mocne słowa. Nie, ale dobrze. Szkolenia u Pawła przede wszystkim nie dość, że dały mi, czy u ciebie może tak powiem, Paweł, szkolenia u ciebie nie dość, że dały mi konkretne narzędzia, które mogę wykorzystać, to też taką wiarę w siebie, że to jest proste i mogę to sama zrobić. Że nie potrzebuję niesamowitych jakichś konkretnych szkoleń, tylko wystarczy chcieć, mieć trochę wytrwałości, dyscypliny i to zrobić. I to zrobiłam i bardzo ci dziękuję. Również Ci dziękuję, Kasiu, serdecznie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na żywo na konferencji jakiejś bądź na szkoleniu. A tymczasem wracamy do dalszej części tego wideo. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.